Dobra. Ja łódź buduję. Dobra, to już z tobą zbuduję, bo się zesrasz normalnie. Chyba ty się tam posrasz, bo kurde nie wiem, ty chcesz tylko reaktory jądrowe budować. Psychopata. No bo to jest ciekawsze niż... O, właśnie, mam tyle bloków, że mogę zbudować bunkier. Bunkier? Właśnie. Ale to gówno. Ty wszystko grałeś na tym Robloxie. Ja pierniczę. Dobra, czekaj, muszę wysłać... Wejdź do mnie. Safe team? Niebieski, no... Tak. Zrobiłem część, o. Dobra, jak to wytrzyma, koło więcej wytrzyma. Dobra. Saves na misję, latawiec V2, bunkier, load. Dobra, kto więcej wytrzyma jak coś? Co ty tu masz? Dlaczego za mną wybudowałeś? Oszukałeś, albo dobrze. Nie no, dobrze. Czekaj, co? Kto więcej... Wait, to nie to na misję? Kto więcej wytrzyma? Dobra, bo chyba ja muszę wszystko odno... O, jest tutaj 314 bloków, no. Dobra. Czekaj, ja dobuduję swoją łódź i zaraz płyniemy, dobra? Ale mi to zajmie długo, ja to nie chcę tego tam... Clearuj. Clear all. Dobra. No, i teraz można. Wiesz, że to co zbudujesz to nie ma kompletnie sensu? Jak nie ma sensu? Dobra, ja buduję wszystko od nowa. Jak wszystko usunąć? No nie usunąć? Ma sensu. Jak, nie ma... jak to wszystko usunąć, powiedz mi. Czekaj, aha, jak to usunąć? No. To clear all, jak masz budowanie, to masz clear all pokazane. Gdzie? A, dobra, no wycisz wszystko, młotek, dobra. No to... Wycisz wszystko. Dobra, ja zbuduję swoje. A, bo ty masz po polsku, dobra. A ty masz po angielsku? Jaki tak. Anglik z ciebie, ja pierniczę. Bo wiesz, niektóre gry źle tłumaczą i wtedy... A umiesz angielski tak trochę? W miarę. A będziesz moim tłumaczem, czy nie? Będziesz, czy nie? Co ja mam ci tłumaczyć, człowieku, no? Nie wiem, sprawdziany. Będziesz moim tłumaczem w Minecraft? Nie. Dlaczego aż nie? Taki, aż taki dobry nie jestem w ten. Ale to ktoś jest dobry? Chłopie. Wychodzi mi chłopie 4 na koniec roku, bo... Jaki ty mądry jesteś, ja pierniczę. Co? Ty głupi jesteś? Mi ledwo dwuja wychodzi w chłopie, czyli dwa razy mądrzejszy jesteś. Nie no, tak naprawdę to mam 5 na koniec roku pewnie, ale... Jaki ty mądry jesteś, ja pierniczę. Skąd ta mądrość w tobie? Ja pierniczę. A jak ci się mówi, no z dupy się wzięło. Chyba od Retoxa no, tak... masz. Od Retoxa. Od Retoxa. Ja z nim... ja z nim akurat nie chodziłem. A nie, chodziłem z nim 3 lata. A ty chodzisz z Retoxem do szkoły? Nie, chodziłem, bo nie jestem w Niemczech teraz. A chodziłeś, w Polsce, ty nie? Byłeś w Niemczech, chodziłeś do szkoły? Tak, no normalnie, ja 3 lata z nim chodziłem, bo wtedy opuściłem i teraz nie umiem szprechać po niemiecku, no. To chciało ci się chciało uczyć być. Angielskiego, znaczy tego, niemieckiego. Ja pierdolę. Tak, ja mam chłopie, no ale żabojacki, po co mi żabojacki, to już niemiecki, język wroga trzeba znać, a nie jakiegoś żabojacki. Ty też w Francji byłeś? Ja pierdolę. Nie, nie byłem w Francji, ale... To gdzie ty byłeś, że ci żabojacki potrzebny? Ale mi nie właśnie niepotrzebne, a oni mnie uczą tego w szkole. W Niemczech cię uczą? Nie, czy tak. Nie, tu w Polsce, ja jestem w Polsce teraz. No i cię francuskiego uczą w Polsce? Tak. Nie, to gdzie ty się uczysz? Nie, może to jest błąd poszedł do katolika, ale... A, znaczy... bo ty w katolickiej się uczysz, jo, kiernica. To ty... Znaczy w sumie to tam wiesz, to taki katolik to tam nie jest taki, ja wiem. To ty dobry chłop jesteś. To ty dobry chłopiek do katolicy. Znaczy nie no... Ja to zostałem po prostu zapisany, żebym nie miał problemu w szkole, jak tutaj wróciłem. A podobno w polskich szkołach jest patologia. No trochę jest. Ale... No, dlatego mnie zapisałem do katolika, a w katoliku też jest patologia, ale nie jest taka. Ale no, ty... Ale ty jakby ten... No co tam, Mekambe i te sprawy, tak? Spoko.
To ty ile już znasz języków? 3, tak? Nie, jeden znam dokładnie, no polski, tak? No. Dwa znam niedokładnie, niemiecki i angielski, chociaż tak bardziej, bardzo niedokładnie, bardzo... No to taki niemiecki, a później angielski tak lepiej znam. A w ilu krajach byłeś? No i... przejazdem czy licz wszystko? No wszystko znaczy, liczysz. Wszystko czy bez przejazdu? Wszystko, nawet te no przejazdem. To, czy... No to tak, Niemcy, Francja, Luksemburg, Belgia, Holandia. No? Tak. Ja czyli tak. Niemcy, Niemcy, Francja, Niemcy, Francja, Luksemburg, Belgia, Holandia, Austria, Czechy, Włochy. No i to wszystko. Ta, ja pierniczę, to ty więcej zwiedziłeś niż ja. Jo kur. No ale ja mało zwiedziłem, to nie masz czym szczycić. To ile ty państw ponad 10 zwiedziłeś? Znaczy, właśnie te większości to były przejazdem, nie? Na no dobra, przejazdem. Była przejazdem. Ale widziałeś Francja trochę. Była przy... W życiu. Trochę widziałeś. No, widziałem. No i zajebiście. Ej, a chcesz ze mną? Bo ja mam zbudowałem specjalnie dla ciebie drugie siedzenie. A patrz, bo... no mnie to trzech się pomieści, bo co? Tam, bo tamte twoje ścierwo to tam ledwo... Co to utrzyma, nie? Co ty gadasz o mojej łodzi? Ja, chłopie, buduję schron przeciwatomowy, a nie... To jest łódź podwodna. A masz kanonady? A, nie masz co? Tego. Nie masz, kurde. Czym będziesz strzelał? Mam kanonady. O, ale ty jesteś, kurde... Co ty myślisz, że ja nie mam? Ja będę ja jestem niczym piraci z Karaibów, pyku. Znaczy, wiesz, miałem kiedyś zamysł rozbudować ten... No, łódź taką jak łódź, ale... Patrz, jeszcze mam takie cukrowe. I co powiesz? Skąd ty to masz, te cukry? Jakieś hiszpańskie? I jeszcze guziki sobie dodam. Dobra, skąd masz te cukry? Hiszpańskie, wietnamskie... O, ale dobra, chińskie. Jeszcze... Dobra, jeszcze sobie przyciska dodam. Proszę, zamknij tej... Weź wypuść tego psa z domu. Ja pilnicie. Co ty robisz tam? Temu psowi. Daj mu spokój. Właśnie. To pogłasz go. Nie szczekaj. Dlaczego nie pogłaszczysz go? Pogłasz, kurwa. A to rasowy jakiś, czy taki kundel typowy? A, poszłeś se. Aha. Dobra, jesteś? To kundel czy nie? Jestem, musiałem iść. Ła! Dobra. Sobie z kolanem zrobiłem. A, bo to jest to kundel czy to jakiś typowiec? Jakiś kundel co? Czy rasowy? Jakiś kundel czy rasowy? Nie, to jest jamnik, chłopie. Jamnik? Ja pewnie. To on kurde dłuższy niż szerszy, ta? Ta. Dobra, warto wiedzieć. Ja pewnie jeszcze pochodnie mam. I co powiesz? U ciebie ciemno na łajpie. Jeszcze... A ja mam balony i co? I co, będziesz latał? A ja też mam pochodnie, mam też 17 lamp. To dołóż mi. Jeszcze sobie drabinę zrobię jako maszt. I jeszcze okienka sobie postawię. Będę ciebie podglądał. Ja tutaj buduję schron przeciwatomowy. Dobra, ja będę wszystko widział. Bo mam okna. A ty co? Żadna kula armatnia nie dostanie. Jeszcze no, kilka chyba... drzwi. Jeszcze drzwi se powstawiam. To jest metal, to tam ten metal to chłopie. A ty co to masz niby? Nie... Ale ty masz łajbę dowaloną. Znaczy jeszcze nie kończę, to jest dopiero początek, bo tyle metalu będę musiał użyć. Dobra, już płyniemy. Nie, nie możemy płynąć. Czekaj, ja sobie dobuduję łajbę, dobra? Jeszcze będę musiał... tego, nie? I co, fajny ty twój jamnik? Agres... No fajnie, tylko trzeba tym dosyć często wychodzić. Agresywny nie jest, nie. Nie jest agresywny? Przede wszystkim wita, ale jak widzi dużego psa, to szczeka jak... A może... Uwalony, a może człowieka zagryźć, czy nie? Generalnie jak powiesz na przykład przy jedzeniu dawaj, to wtedy cię zagryzie, no bo nie da oddać jedzenia, a tak to podczas zabawy, ale jak nie będziesz ingerował to co ja teraz mówiłem, no to
Tak, będzie żarli mu czarcie, zabierz tu cię zagryzie? Nie, jak powiem, dawaj, to już wystarczy i tak rękę wystaje, to na... A, i możesz znaczy, uchlać? Mi to tam... Powalone. Co? Ugryź, no normalnie gryzie. U nas to się uchlać mówi na Podlasiu, się uchlać. Wiesz, bo się dużo wody klat, to uchlać też. Ale to był kiedyś w polskiej szkole, czy nie? Dobra, to musisz oglądać Rancho, nie? Jak nie... Co? Nie oglądam Rancha. Chłopie, Rancho było w Podlasiu robione, jak ty tego nie mogłeś widzieć? Nie wiem. Nie, no to ty prawdziwy Podlasianin nie jesteś. A kto widział? Ty widziałeś? Tak, chłopie, szósty sezon oglądam. Jak nie masz Netflixa, to jesteś biedakiem. Aha, bo to na Netflixu, no to chuj, tak to nie jest. Nie no, na propagandzie, na propagandowej telewizji też możesz zobaczyć. Czyli jakiej? Propagandowej. Ejka, mam propagandową telewizję. TVP! Ta, TVP! TVN no. Chyba. Co ty gadasz, oszuś? Jesteś pisow... Czekaj, jesteś pisowiec? No, a ty? A ty jesteś za feo? Nie, błagam, sobie ja robisz, pisowiec jesteś? No ta, a ty nie? Ja pierdolę, nie wierzę. Ja chłopie jestem za nikim. Za mój nikim, ta! To za kim jesteś? Musisz za kimś być. No nie muszę. Dobra, jedziemy. Ale, no, plan... Żagluj. Nie, no to żag... Ja wyliczę, ja muszę do łajby no, się dostać. Ej, no czu... Nie, ja wychodzę z tej gry, nie? Dobra, ale masz bunkier. Ja dobra, płynie... Ej, no twój bunkier się za moim schował. Ależ ciebie oszust. Ja wyszedłem z gry, nie? Bo nie dokończyłeś mi nawet budowy. Ja wyliczę, ty jesteś za PO, co nie? Nie, ja nie jestem siema. Za PO, człowieku. Siema! Kto nie, jakiś pięciolatek, uwaga! Dobra, uwaga, piszcie PO. Powiem tyle. Kto to wbił? Uwaga. Do pięciolatków mówimy stop. Stop pięciolatków. Piszcie PO. Za nikim jestem, ani za pisem, ani za PO. A ten drugi za kim jest? Chyba nic już więcej nie powiem. Halo. Ej, co ty mu zrobiłeś? Ukrzyżowałeś go? Tak. Co ty zrobiłeś mu? Maciuś, jesteś? Nie ma Maciusia, Maciuś. Co Maciusiowi zrobiłeś? Zastrzeliłem go w łeb. Maciuś to pros. Maciuś, siema prosie. Jaki pros. Czekaj, nie, muszę... To są placki ziemniaczane? Nie ma placków ziemniaczanych, ale mogę ci zamówić... Ale ja mam placka ziemniaczanego i co? Ta, to Bailando. No widzisz, można się cieszyć daniem. Ale ciepłe. O ja. Maciuś, jesteś proszę? Nie, Maciusia nie ma, Maciuś zdech na gruźlicę. Co ty gadasz? Ej, łajbą mi trzęsie. Łajba mi się trzęsie, pomocy. No, bo popsułeś ją sobie, a ja wyszedłem i jeszcze raz wyszedłem, bo nie będę grał z ludźmi, którzy nie dają dokończyć chłopie łajby, no. Logiczne. Chłopie, byś budował ją 3 godziny gdzieś jeszcze. No i masz problem. No i widzisz. Maciuś, grasz w Roblox? Maciuś nie ma Robloxa, Maciuś jest biedakiem i nie stać go na... Ja pierdziu, mam Robloxy dodatku. Jaki bogacz? Robuxy, no. To no, bogacz. Ile masz Robuxy? No dawaj, ile masz? Ile? Dawaj. Ile? Ile masz Robuxów? Ile? 100 tysięcy? Nie. 2 miliony? Bogacz. To twoje starzy muszą być bogaczy. Nie będę mówił. Nie będziesz mówił? Nie, może nawet pewnie... obliczyć ile ma tych Robuxów, widzisz ile ma? Pewnie nawet nie policzy ile ma, albo ma tylko jeden i nie chce się przyznać, biedak. Pewnie się nie chce przyznać, bo każdy bogacz by się pochwalił ile ma Robuxów. Maciuś, nie przejmuj się hejterami. No wiem. No i gitara.
Dobrze. XD. Maciuś, a wiesz, że byłeś adoptowany? Gadaj. Nie, no żartuję. Nie, no żartuję. Tam dobrze, Maciuś, ciśnij z hejterami. Spokojnie, ty tam nie, nigdy nie będziesz. Chyba, że żyjesz na Podlasiu. Ale to tak... Przecież wtedy... na Podlasiu najlepsze życie jest. No, życie. Życie to twój raj, twoja to jakie ty województwo jesteś niby? Gdzie jest? Jakie województwo jesteś? Kujawsko-Pomorskie, hop. Kujawsko to... Pomorskie to północ? To taki środek, północ. A, to tam. To samo co Podlasie. Nie. No jak nie? Sorry, ale nie tym razem. A byłeś kiedyś na Podlasiu? No nie. Aha. Ale wiem, że Podlasia to generalnie jest patola. Dlaczego? Powiedz jeden przykład, dlaczego? Mądrość w memach. Zapisała. Tak, a co tam jest? Kononowicz jest na Podlasiu. Chłopie, tam to... Jak tam Uber Eats pewnie przyjeżdża z tym, nie? Na krowie i pewnie daje zamiast normalnego jedzenia jakąś kozę zmieloną, nie? Albo mleko. Nie? O, już ty przyznałeś, no. No i Uber Eats, no to wiadomo. McDonald's tam pewnie produkuje same jakieś tam tłuste te burgery. No a jak? Tłuszcz, smalec, no. No i wiadomo. No to już dwa przykłady są. No to jeszcze jeden przykład. No, pewnie jest tam fundacja SCP. Co to SCP? Tam... O, kłamiesz, nawet... No ale co to jest SCP? No, tak na serio. No to co? SCP... czekaj, szybka definicja. Szybka definicja z Google. Co to jest SCP? Dobra, cicho. Maciek mówi, co to jest SCP. Maciek, co to jest? Maciek, jesteś? Maciek, halo? Maciek zdech na gruźlicę. Co to SCP? To homogenizowany serek. A, to serek. Nie, to nie jest homogenizowany serek, nie. To jest Tutti Frutti. To jest lepszym uniwersum. Jadłeś kiedyś Tutti Frutti? Nie, a możemy coś innego zagrać? Ale mam pytanie. Discorda. A ty, Maciek, jadłeś kiedyś, czy nie? Maciek, jadłeś kiedyś? Escape Darkness, come to Russia. Halo, słychać mnie, czy nie? Słychać cię, lubicie, spokojnie. Jakie jogurty lubica? Ja nie wiem, jogurtów. Jakie jogurty lubita? No mówię, że ja nie jem żadnych jogurtów. Nie jest żadnych jogurtów? Bitch, get out way. To czym białku uzupełniasz? Czym białku uzupełniasz? Co? Czym białku uzupełniasz, nie jogurtem? Nie wiem, wiesz... Czasami jem jogurty, ale to tak rzadko. Czy ty na masie jesteś i wpierdalasz same mięcho? Nie, no na masie pierniczam same mięso, co ty no, to na masie jesteś, dobra. Ale tu chcesz jest na masie? Nie. Trochę, znaczy ja nie jestem aż taki tłusty, nie? Bo Ubojnia po mnie nie musi jechać. A ja, ile ważycie? 57,9. Ale wy chude dupy jesteście. No, to się ma wiedzieć. No, ile to ja 77 ważę? No to trochę więcej. No to trochę cięższy. To pewnie masz większy brzuch, większy wzrostu. No i pod brzuchem większy. 14 oponek. Tym jedna bardzo pusta. Dobra. O, forgotten memo. Nie no, dobra. Kurwa, skóry już muszę zaraz... Nie doda, to znaj! Kogo ja muszę dodać? Się napić, zaraz wracam. Ja chyba idę zaraz. Dobra, to miłego, bo ja muszę spadać.